Siemanko. Miałem co prawda zacząć jutro dopiero nagrywać film, ale postanowiłem, że taki wstęp dla Was zrobię już dzisiaj z domu. Mamy dzisiaj 12 listopada, już jest po 21. Ja powoli jestem już praktycznie do końca spakowany do trasy, na trasę. Myślę, że to będzie trasa taka niespodziewana, taka mała niespodzianka dla Was, ponieważ będzie to coś innego niż zwykle. Inne auto zresztą. Nie zdradzam, przekonacie się już za kilka minut. Co mamy dzisiaj? Sobotę mamy dzisiaj. Jutro wyjeżdżam w trasę w niedzielę. Najpierw trzeba załatwić sprawy z papierami w biurze. Później jadę się wpakować do autka. I co? I lecimy. Lecimy na załadunek. Później po załadunku ciśniemy do Niemiec. Rozładunek mamy na wtorek. Ale to już jutro, myślę, na spokojnie Wam wszystko opowiem, jak będę jechał do auta. Właśnie wyjechałem spod domu i lecę po autko. Jeszcze tylko pożegnamy się z Reniami. I lecimy. Aktualnie obieram kierunek Poznań. Potem lecimy do Bydgoszczy. I tak jak już wspominałem, papiery, auto i w drogę. Jestem już przy samochodzie. Torby zostały wsadzone. A teraz pokażę Wam niespodziankę. Tak właśnie. Dzisiaj w trasę ruszam szybkowozem. Torby już są spakowane. Autko już się grzeje. Jeszcze trzeba tarczkę, przepraszam. To nie integrala. Tutaj trzeba wrzucić kartę i można będzie sobie lecieć. Kask jeszcze muszę schować za pamięci. Zaraz ruszamy. Mano! Tutaj z podwójnej Zimi lecimy na Niemcy. To Zimi coś się nie odzywa, chyba się przestraszył mnie trochę. Ja dzisiaj jestem reżyserem kina akcji. A kim ty jesteś reżyserem kina akcji? No to no.
końcu się zrobiło jasno. Mamy godzinę za 10:08 w poniedziałek rano. I jesteśmy na granicy, przed granicą, przed Świeckiem na Orlenie. Autko już mam umyte, ładnie. Czekam teraz na Szubka, ponieważ proszę sobie kupić doładowanie do internetu na Niemca. No i wbijamy się do Niemiec. Zakupy jeszcze tak porzucane wszystko, bo nie było czasu kiedyś się popakować tak dokładnie. No i co? Szupoś już wraca, więc ruszamy dalej. Co robisz? Zbieram buciki robocze. Tak. Będę wymieniał żarówki. Dojechał taki kierowca, co tylko jechał i psuł żarówki. Tak długo wszystkim mrugał, przestało świecić. Ale pięknie wyjdzie z ściankami. Tak się będzie wymieniać żarówki na dachu. Od 21 na nogach, może trochę więcej. Od 21 na nogach, mamy godzinę 12 następnego dnia, cała nocka w drodze. Zamiast spać to wymienia żarówki. Bo styl musi być. Zaraz idziemy w kimono. W dzień trochę lipa będzie i tak ze spaniem. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. I o północy ruszamy dalej. I ruszamy. Chwilę jeszcze tylko wyrzucić śmieci. Byśmy pojechali. Godzisz? Test oświetlenia musi być przed wyjazdem. Lampki na górze są zrobione, już świecą, bo jedna by się spaliła. Także nie pozostało nam nic, jak lecieć całą nockę. Rozładunek z samego rana, około 7 godziny. Oszczędności sprzedam, oszczędności. Wszystko świeci. Świeci. Możemy jechać. Byk, byk. Pa, pa, pararam, param, pam, pam. Zaraz robimy kraj rozpoczęcia. Oświetlenie zmieniamy na czerwone. Troszkę mocniejsze. No nic, zobaczymy, jak to pójdzie nam tej nocy.
jesteśmy właśnie na rozładunku. Została jeszcze jedna rolka papieru i możemy jechać na załadunek. Jakieś 30 km stąd. I obieramy kierunek Antwerpia. Lecimy do portu. W Antwerpii. I będziemy robić pauzę. Do jutra rana. Wypina konia, żeby przesmarować siodło. Bo i tak nie mamy co robić. Jest wczesna godzina, a my siedzimy do jutra, więc wyjdzie bardzo dobra pauza. Autko już
ma posmarowane siodełko, jest z powrotem podpięte pod naczepę. A tymczasem zabieramy się za uzupełnianie papierów, później za jedzenie, a później za sprzątanie kabinki, a jest co sprzątać. Oczywiście kabinka musi być idealnie czysta. Dojebieli. No kurwa, no nie. Siemanko, witajcie. Dziś mamy środę 16. My stoimy w Antwerpii, w porcie. Jesteśmy już załadowani stalą. Tomek poszedł właśnie po papiery. Ja tutaj jeszcze ogarniałem trochę się, bo jest taka ulewa. Myśmy w tej ulewie się ładowali. No teraz już trochę teraz puściło. No wiadomo, teraz siedzimy w suchym, to już nie będzie padać. Siedzimy sobie. Ja siedzę. Tomek jeszcze będzie mógł. Jak będzie szedł do kabiny. No i co? I tyle. Załadowaliśmy się. Jedziemy teraz do Niemiec. Będziemy mieli rozładunek w Kolonii. Także na koniec tygodnia będziemy z powrotem w kraju. Czekam za tym Tomkiem. Zobaczymy, za ile przyjdzie. I ciągniemy, bo nie ma za bardzo czasu. Niestety okazało się, że firma, która, do której wieziemy tą stal, pracuje tylko rozładunkiem, a tylko do 12. No i jest rozładunek dzisiejszy pod znakiem zapytania, bo jeżeli się nie uda, no to będzie kicha, bo ruszyliśmy dopiero co czas. Ujedziemy 2,5 godziny i już trzeba będzie stać i będzie kupa. Także no, nieciekawie się zapowiada, jeśli nie wyjdzie. Jeśli by się udało, to dzisiaj się zdążymy jeszcze rozładować, załadować i ujechać w stronę Polski, a tak to będziemy w piździe mieli praktycznie jeden dzień. Także zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to będzie po drodze szło wszystko. I trzeba liczyć na cud, bo mamy godzinę 8.52, czyli jakbyśmy wyjechali do 9 tak jak planowaliśmy, to będziemy tam na 11.30, mamy pół godziny na ewentualne ształy, których mam nadzieję, że nie będzie. Gdzie ten Tomek? Nic. Zobaczę, czy się uda jeszcze coś nagrać po drodze, ponieważ mało teraz kręcę w tej trasie i mało będę kręcił w tej trasie, bo wiadomo, w podwójnej no to są ważniejsze rzeczy niż kręcenie filmów, także to będzie tylko taki okrojony, delikatny filmik. We'll be right back.
Jaburem podwójna sznurem. Ty, ale ty nie baruj tak szybko. To tylko skania. 41 łącznie. No tam? A kurwa, też na lampkach jedziecie, odważnie. Jak coś pędzi wiatr. Kolego z Komara, gdzie ty te handleje kupowałeś? To jest na bułgarskim targu, kurwa. A nie kupiłbyś mnie za dwóch takich? O kolego, jakieś zwarcie w naczepie, bo raz ci prawy, raz lewy kierunek migały. A to wiesz, nie ma. Dobra, to co, to się tam trzymaj, smacznych ziemniaków na obiad w każdej postaci, żeby ci tam smakowały. No i niech ci się tam układa, tak jak chcesz. No dobra, dziękuję chłopaki, to trzymaj, to się do zobaczenia. O, siemano, zatrąb tam jeszcze. Spróbuj. Nie słychać! Słyszałem chyba jakieś problemy z zasięgiem, kurwa. Ona do was jest kanału tego, siemanko. O, siemanko, siemanko. Kurde, że Biedronka tu nie przejedzie, cholera. No, bo to dalekie, siemanko.